ja traktuję czytanie tego audiobooka jako medytację po prostu. Zaskakujące jest dla mnie to, że to jest tak prawdziwie po prostu podane, że to jest tak prawdziwie opowiedziane. Są takie momenty, że człowiek się po prostu totalnie wyłącza i jest po prostu już w tym świecie totalnie. I wtedy to nie ja kreuję postać, tylko raczej pozwalam się ciągnąć za rękę tej postaci. Pomyślałem, że skoro Michał ma jakąś taką synergię emocjonalną z moją literaturą, że jakoś emocjonalnie głęboko przeżywa i rozumie to, co ja piszę, będzie w stanie tę powieść interpretować, nadając jakąś dodatkową wartość. Konstrukcje jego zdań są tak wielowątkowe, że ostatnio się śmialiśmy, że musiałem wziąć oddech niemalże jak taki płetwonurek, który nurkuje bez butli, bo zdanie miało 3/4 strony. Jedno zdanie. Były chyba 4 odniesienia do jakiejś historii, gdzie musiałem chyba zbudować tą historię na 4 różnych płaszczyznach, cały czas jednak zahaczając o to, że muszę wrócić do tego wątku z początku strony, czyli zdania. Jest niesamowity w tym. Akcja Pokory dzieje się, można powiedzieć, dokładnie 100 lat temu, ponieważ ona jest rozwinięta tam w czasie na 3 lata bodajże, ale też obejmuje całe pierwsze 2 dekady XX wieku. Ja uwielbiam historię. Ja po prostu chłonę wszystko, co historyczne ze wszystkich stron. Staram się wyrobić swój własny obraz tego, co się wydarzyło, a Twardoch ma to do siebie, że wszystkie jego książki historyczne są opowiadane w taki sposób bardzo dokumentalny. Wtedy, 100 lat temu, po I wojnie światowej, przemijała postać Starego Świata. Świat się przepoczwarzał. Stary świat umarł w okopach I wojny światowej, a nowy dopiero powstawał i jego forma była jeszcze nieznana. Historia się kołem toczy. Wszystko to, co się wydarzyło całkiem nie tak dawno, teraz się w sumie gdzieś tam pokrywa i powtarza. No. Mam wrażenie, że dziś, chociaż oczywiście historycznie sytuacja jest zupełnie inna, ale towarzyszy nam jakaś podobna emocja, która jest połączeniem przerażenia, ponieważ człowiek wyrwany ze starej formy zawsze obawia się tego, co nadejdzie, z nadzieją, u wielu być może również z ulgą, u wielu z goryczą za tym, co utracone. I wydaje mi się, że wiele z tych emocji, które przeżywamy jakoś dzisiaj, często nieświadomie albo podświadomie, że wiele z tych emocji również jest jakoś w Pokorze zawartych. Serdecznie zapraszam do audioteki, do wysłuchania nowej powieści Szczepana Twardocha pod tytułem Pokora. Michał Żurawski.